Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony A+. Dzisiaj sobie powiemy o dwóch pojęciach, które właściwie leżą u kompletnych podstaw fizyki. O pojęciach matematycznych, jakimi są skalar oraz wektor. Zacznijmy od skalarów. Skalar albo liczba skalarna, ponieważ tak też bywa nazywany w matematyce, jest ściśle matematycznie ustalonym elementem ciała matematycznego, nad którym jesteśmy w stanie rozpiąć moduł, czyli przestrzeń liniową. Nam na szczęście aż tak zawiła definicja nie jest potrzebna. Na naszym poziomie skalar to po prostu liczba. Liczba, z którą jesteśmy w stanie się spotkać dosłownie codziennie. I wielkościami skalarnymi w fizyce są na przykład masa, powiedzmy 1 kg, na przykład gęstość, na przykład 3 gramy na centymetr sześcienny, gęstość oznaczana w fizyce literką ρ, w chemii natomiast literką d, szybkość, czyli wartość prędkości, wartość wektora prędkości, na przykład 5 metrów na sekundę. A więc są to wielkości, które są całkowicie scharakteryzowane przez tylko jedną liczbę. Na przykład tylko ten 1 kg, tylko te 3 gramy na centymetr sześcienny, tylko te 5 metrów na sekundę. I wiemy już tak naprawdę o tych wielkościach wszystko. Nic więcej nam nie jest potrzebne. Istnieją w fizyce natomiast również wektory. I takimi wektorami są na przykład prędkość, oznaczona w ten właśnie sposób, charakterystyczna literka z bardzo charakterystyczną właśnie tylko dla wektorów strzałką nad literką oraz na przykład siła, oznaczona w podobny sposób. Tutaj od razu bardzo ważna rzecz, nie można mylić prędkości z szybkością. To jest absolutnie fatalny błąd. Szybkość jest tylko wartością prędkości. Prędkość jest wektorem, a szybkość jest skalarem. Z tego względu na przykład w samochodach nie mamy prędkościomierzy, tylko mamy szybkościomierzy, bo mierzą nam tylko wartość prędkości, czyli to, jak szybko jedziemy. Czym jest wektor? Wektor jest obiektem matematycznym, który ma cztery charakterystyczne cechy, które tutaj Wam wypisałem. Te cztery cechy to jest długość, czyli tak zwany moduł, punkt przyłożenia, czyli początek wektora, kierunek, czyli prosta, na której leży wektor, oraz zwrot, czyli strona, w którą skierowany jest wektor na prostej, na której leży. Graficzną reprezentacją wektora, z tym się pewnie gdzieś już spotkaliście, jest tak zwany odcinek skierowany. Przykładowy odcinek skierowany mamy tutaj, będący reprezentacją wektora A, jakiegoś wektora A, leżącego w dwuwymiarowym układzie współrzędnych, kartezjańskim układzie współrzędnych. I tak naprawdę z tego graficznego przedstawienia wektora jesteśmy w stanie już wywnioskować wszystko o tym wektorze. Jesteśmy w stanie odczytać wszystkie jego cechy. Dlatego, że mamy długość tego wektora. Długość to jest po prostu długość odcinka, tego odcinka skierowanego. Mamy punkt przyłożenia. To jest punkt początkowy, punkt, w którym się zaczyna ten odcinek skierowany. Mamy kierunek. Kierunek jest prostą, na której leży wektor, więc jest to ta prosta. Mamy zwrot określony przez grot tej strzałki, tego odcinka skierowanego, który nam pokazuje, w którą stronę jest skierowana ta wielkość. Ok, kiedy mówimy o wektorach, nie sposób nie powiedzieć o kilku podstawowych pojęciach związanych z wektorami. O kilku charakterystycznych wektorach w tym. Pierwszym takim zagadnieniem jest wektor jednostkowy. Wektor jednostkowy oznaczany w ten sposób, takim charakterystycznym daszkiem, albo w ten sposób, takim znakiem stopnia. Na przykład jak piszecie stopień Celsjusza, to używacie dokładnie tego samego znaczka. I wektor jednostkowy, jak sama nazwa wskazuje, jest to wektor o długości 1 po prostu. Długość wektora, jak pewnie pamiętacie, zapisujemy w ten sposób. Dwie pionowe kreski po obu stronach oznaczenia wektora. Dokładnie tak samo jak przy wartości bezwzględnej, takie same kreski. A więc wektor jednostkowy jest po prostu wektorem o długości 1. Czyli na przykład, jeżeli mamy jakiś wektor w układzie współrzędnych, tu mamy x, tutaj mamy y i mamy jakiś wektor r, to wektor jednostkowy, który leży na tej samej prostej, czyli jest skierowany dokładnie tak samo jak wektor r, da się zapisać w ten tutaj przedstawiony sposób. Jest to wektor r podzielony przez długość wektora r. Przez to dostajemy ten sam kierunek, ten sam zwrot i długość 1. To charakteryzuje wektor jednostkowy. Kolejnym charakterystycznym wektorem niewłaściwym, jest wektor zerowy. Wektor zerowy, jak sama nazwa wskazuje, to jest wektor po prostu o długości 0. Następnym zagadnieniem, bardzo ważnym dla fizyki, są tak zwane wersory osi, czyli wektory kierunkowe związane z osiami.
z osiami układów współrzędnych. No, w naszym przypadku używamy zwykłego kartezjańskiego układu współrzędnych. I tutaj te najczęściej używane oznaczenia to jest wektor i, wektor j i wektor k. Odpowiednio wektor i jest związany z osią x, wektor j jest związany z osią y, natomiast wektor k jest związany z osią z. Tutaj są również inne oznaczenia tych wektorów, używane szczególnie w literaturze anglojęzycznej. Oznaczenie wektora i to jest ex, oznaczenie wektora j to jest ey, natomiast oznaczenie wektora k to jest ez. Kolejnymi pojęciami, które będą nam bardzo potrzebne, na przykład podczas dodawania czy mnożenia wektorów, to są pojęcia składowych i wektorów składowych wektora. Jeżeli mamy jakiś wektor, na przykład wektor A, oznaczony tutaj zieloną strzałką i złotą świecącą po oczach literką i znaczkiem, strzałką, wektory składowe tego wektora już tutaj oznaczyłem czerwonymi strzałkami. To są rzuty tak naprawdę tego wektora na odpowiednie osie. Tutaj na oś x, tu na oś y. Jeżeli sobie zrzutujemy ten wektor, wektor A, tak aby tu był kąt prosty, to te wektory, które otrzymujemy idące wzdłuż osi odpowiednio x i osi y, to są wektory składowe. Natomiast składowe wektora to są długości tych wektorów składowych. Czyli są to liczby tak naprawdę liczby skalarne, które nam określają, jak daleko wektor jest przesunięty, czy jak daleko sięga wzdłuż każdej z osi. Czyli na przykład, jakbyśmy mieli, dajmy na to Jacka, który biega po boisku w kształcie prostokąta, a wzdłuż boiska ustawione są bieżnie, które mają zaznaczone tam, ile metrów przebiegają biegacze. To jak Jacek sobie wystartuje z punktu początkowego, z punktu przecięcia tych bieżni i przebiegnie sobie, dajmy na to, jakoś tak, wzdłuż boiska, to składowe określą, jak daleko przebiegł wzdłuż jednej bieżni, na przykład ile metrów, czy tam ile kilometrów, jeżeli Jacek jest wytrawnym biegaczem, ile przebiegł wzdłuż osi x, wzdłuż osi y, w tym przypadku wzdłuż jednej bieżni i wzdłuż drugiej bieżni, ile metrów. To są właśnie składowe, to nam określają składowe. Kolejną wielkością skalarną związaną z wektorami są tak zwane kosinusy kierunkowe. I podobnie jak składowe, one nam określają, jak w przestrzeni skierowany jest wektor. Na ich podstawie jesteśmy w stanie to wnioskować. Kosinusy tych kątów, czyli alfa, beta i gamma odpowiednio, nam określają właśnie, jak skierowany jest wektor. Kosinus alfa to jest odpowiednio długość wektora składowego x podzielone przez długość wektora całego wektora. Kosinus kąta B to jest składowa y-kowa podzielona przez długość wektora oryginalnego, a kosinus kąta gamma to jest składowa z-owa podzielona przez długość wektora a. Innymi słowy, kąt alfa jest tu, kąt beta jest tu, kąt gamma, gdybyśmy mieli jeszcze trzecią oś, to będzie kąt nachylenia tego wektora do osi z. A zatem te kąty, tak jak nam łatwo możemy tutaj zauważyć, nam określają, jak mocno jest odchylona ta prosta, na której leży wektor, od danej osi, od osi x, od osi y lub od osi z. Ok, to są właściwie wszystkie pojęcia, które będziemy potrzebować do dalszej edukacji związane z wektorami i skalarami. W następnym filmiku zajmiemy się dodawaniem wektorów i odejmowaniem wektorów. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na następnych lekcjach.